Nabożeństwo czwarte. Before I start, zanim zaczniemy, I'd like to address a little bit more about the question about all different kinds of healing arts. Chciałbym trochę bardziej, trochę więcej powiedzieć na temat pytania związanego z różnymi metodami leczniczymi. Even in United States, nawet w Stanach Zjednoczonych. All these strange Eastern religious healing arts is coming in. Pojawiają się różne wschodnie metody leczenia. And I understand in Poland there's so many different kinds of healing art. I zauważam, że w Polsce również są takie różne metody. Healing is a very powerful thing to do. Uzdrawianie jest czymś, co może posiadać dużą moc. I know some of you wants to be healer. Wiem, że niektórzy z was mogą mieć takie pragnienie, aby stać się uzdrowicielem. I wanted to be a healer. I ja też chciałem być takim uzdrowicielem. We all human being wants to heal somebody else. My wszyscy chcemy uzdrawiać kogoś. Don't we? Czy to nieprawda? Yeah. Tak. You know what I call that desire? Wiecie, jak nazywam to pragnienie? I call that desire Lucifer complex. Nazywam to kompleksem Lucyfera. Don't try to be healer. Nie starajcie się być uzdrowicielami. Healing comes only from God. Dlatego, że uzdrowienie pochodzi tylko od Boga. Because if you are trying to be healer yourself, dlatego, że jeśli sami chcecie być takimi uzdrowicielami, you know what that means? To wiecie, co to znaczy? You don't need God. Że nie potrzebujecie Boga. Because you can be the healer. Dlatego, że wy możecie tego dokonać. And since I become a Seventh-day Adventist, odkąd zostałem adwentystą dnia siódmego, I resigned from being a healer. Zrezygnowałem właśnie z bycia takim uzdrowicielem. I'm simply a physician who introduced my patient to the healer. Ja teraz jestem lekarzem, który zachęca pacjentów do udania się do prawdziwego uzdrowiciela, który przedstawia tego prawdziwego uzdrowiciela. This is the true meaning of health messages. I takie jest prawdziwe znaczenie poselstwa zdrowia. Nothing is a healing. Tak naprawdę nic nie jest w stanie uzdrowić poza Bogiem. Except love of Jesus Christ. Tylko miłość Jezusa Chrystusa może tego dokonać. Many people say, Dr. Lee, how about herbs? Ale niektórzy ludzie mówią, a co z ziołami? Herb does not heal. Zioło nie uzdrawia. What does herb do? Co czyni zioło? Herb is remedy. Zioło jest takim środkiem leczniczym. You know what the remedy means? A wiecie, co to znaczy? Ellen White called it natural remedy. Ellen White nazywa to naturalnym takim środkiem leczniczym. Ellen White never said herb is healing. Ellen White nigdy nie powiedziała, że zioło potrafi uzdrowić. Herb is simply a natural remedy. Ale jest po prostu takim naturalnym środkiem leczniczym. Water is natural remedy. Podobnie woda, wodolecznictwo pure jest takim naturalnym środkiem natural leczniczym. Remedy. I czyste powietrze spełniać może taką funkcję. Do you know what the remedy means? Wiecie, co oznacza środek leczniczy? Remedy means relief. Ten środek leczniczy oznacza dosłownie z języka angielskiego remedy, to jest coś w rodzaju zmniejszania objawów albo przynoszenie ulgi. Gdy chorujecie na jakąś chorobę, there is a gene problem. To znaczy, że pojawił się jakiś problem z genem. Herb can never correct your gene problem. A zioło nie jest w stanie naprawić tego genu. What does herb do then? Co czyni zatem zioło? Herb relieve the symptoms. Zioło po prostu zmniejsza objawy, przynosi ulgę. How long? Jak długo to czyni? Short time. Przez krótki okres czasu. So herb is not healing. Tak więc zioło faktycznie nie uzdrawia. Ellen White recommends herb instead of drugs. Ellen White zaleca zioła zamiast leków syntetycznych. Drug is not healing. Lek syntetyczny również nie jest w stanie uzdrowić. Herb is much milder than drugs. That's why. Zioło działa po prostu w o wiele łagodniejszy sposób, aniżeli lek syntetyczny. I wywiera o wiele mniej skutków ubocznych i powikłań nie powoduje. God knew that Satan will alter the genes and cause diseases. Bóg wiedział, że szatan będzie próbował zmieniać geny i w ten sposób powodować choroby. Then we're gonna be suffering from the symptoms and discomfort. I że będziemy cierpieć z powodu różnych symptomów z tym związanych i złego samopoczucia. So God put some remedial substances in the herb. I dlatego Bóg umieścił w ziołach takie łagodnie działające substancje. But
herb never heals. Ale tak naprawdę zioło nigdy nie prowadzi do całkowitego wyleczenia. God is the only healer. To tylko Bóg może tego dokonać. God will never allow anything else heals except his power. Bóg nie pozwoliłby, aby cokolwiek innego było w stanie uzdrowić całkowicie poza jego własną mocą. So I want you to understand the difference between the healing and the remedies. Tak więc chciałbym, żebyście zrozumieli różnicę pomiędzy uzdrawianiem i tymi leczniczymi środkami. Healing and the treatment. Pomiędzy uzdrawianiem i jakąś kuracją. Healing and relief. Uzdrawianiem i przynoszeniem ulgi. And healing is the domain of God. I dlatego uzdrowienie jest domeną jedynie Boga. But it is Satan will claim in the end time. Ale szatan w czasach końca. We can heal disease this way. Powie, że w ten sposób możemy uzdrowić chorobę. And that way. Albo taką metodą. And this way. I jeszcze taką metodą możemy tego dokonać. You're gonna face with so many different choices. I będziecie mieli do wyboru różnego rodzaju możliwości. You'll find that actually people are healed by those methods. I wtedy zauważycie, że ludzie mogą być nawet uzdrawiani tego typu metodami. Going to be very deceiving. I będą zwiedzeni w ten sposób. Ellen White said this. Ellen White powiedziała. This is a testimony to the church, book number 5. To pochodzi z książki Świadectwa dla zborów albo volume ze Skarbnicy five, Świadectw, tom 5. Volume 5, page 443. Strona 443 w języku angielskim. There are many ways of practicing healing art. Jest wiele metod leczniczych. But there is only one way that heaven approves. Ale jest tylko jeden sposób, który jest aprobowany przez niebo. Boże lekarstwa to takie proste środki pochodzące z natury. To są takie proste metody, środki, które nie będą obciążać układu naszego organizmu, ale wzmocnią jego siły, jego witalność. Czyste powietrze, woda, właściwa dieta, czystość, czystość życia i mocna ufność w Bożą siłę są prawdziwymi lekarstwami, których potrzebują tysiące ludzi umierających. Jednak te środki lecznicze nie są tak bardzo popularne dzisiaj ze względu na to, że trzeba włożyć nieco wysiłku, by je stosować. Czyste powietrze, ćwiczenia fizyczne, czysta woda, czystość są dostępne dla wszystkich i są tymi środkami, za które nie trzeba wiele płacić. Ale leki syntetyczne, które są drogie, mogą wywołać różnego rodzaju skutki uboczne. Okay, good. And the next statement I am very want to show you is Satan is the fragment. The originator of disease. Szatan jest tą istotą, która powoduje chorobę, inicjuje chorobę. And the physician is warring against his work and power. A lekarz ostrzega przeciwko jego mocy i działaniu. Tak więc cały czas próbuję wam to właśnie mówić. Sickness of the mind prevails everywhere. Choroby umysłu mają miejsce wszędzie. 9/10 of the diseases from which men suffer have their foundation here. 9/10 różnych chorób, na które cierpią ludzie, mają początek w umyśle. We are always dealing with a great controversy. Tak więc cały czas mamy do czynienia z tym wielkim bojem. So whenever you see any other strange healing practices. A zatem kiedykolwiek zetkniecie się z jakąś dziwną metodą leczniczą. I heard that the right next door neighbor is a very famous healer. Dowiedziałem się, że tutaj w sąsiedztwie znajduje się ktoś, kto jest bardzo znanym uzdrowicielem. Now in the prison. Teraz w więzieniu. Ellen White is 9/10. Ellen White mówi, że 9/10 coming from the disease of the mind, przypadków choroby pochodzi właśnie od umysłu, which is resulted from the great controversy. A to z kolei jest wynikiem tego wielkiego boju. Very clear statement. Bardzo jasne oświadczenie. Okay, today we're gonna go to Matthew chapter 25. Dzisiaj będziemy chcieli przeczytać fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 25. You know this story very well.
Na pewno dobrze znacie tę historię. But most of us misunderstand this story. Ale większość z nas niewłaściwie rozumie tę historię. We want to clarify. It's verse 14. Abyśmy należycie zrozumieli, wiersz 14, 25 rozdziału. Okay, would you read verse 17? Do wiersza 17, od 14 do 17. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Okay, let's look at verse 15. Popatrzmy na wiersz 15. Important thing is, ważne jest to, here, to each according to his own ability, że dał każdemu według ich zdolności. According to their own ability, dał im według ich zdolności. This king gave different amount of money. I dał im różną ilość pieniędzy. Verse 16. Wiersz 16. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Verse 17. 17 wiersz. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Verse 18. 18. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Verse 19. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. And verse 20. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Verse 21. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana mego, pana swego. Wiersz 22. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. So, these first two servants, tak więc ci dwaj tych dwóch pierwszych sług, and this king, our Lord Master said, do nich właśnie ten pan powiedział: Dobrze i dobra. Dobrze. And the third, a temu trzeciemu servant is the problem here. Z tym trzecim sługą był pewien problem. Let's look at carefully. Popatrzmy na to uważnie. 24. Wiersz 24. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. And 25. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. And 26. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. This is the problem. What is this story means? Tak więc mamy tu spory problem. Co oznacza ta historia? It's seemingly very simple story. Wygląda na to, że ta historia jest bardzo prosta. But if you only look at the fact, ale jeśli będziecie koncentrować się na samym fakcie, this is a bad story. To może się okazać złą historią. Okay. And God seems to be someone who make more money for him. I może to sprawiać wrażenie, że Bóg jest istotą, która chce zarobić jak najwięcej pieniędzy. On the surface, ale myśląc tak powierzchownie, it looked like a story of righteousness by works. To wygląda to na taką historię odnoszącą się do usprawiedliwienia z uczynków. Is there any other way to look at this story? A czy w jakiś inny sposób możemy patrzeć na tę historię? Now the key point is this. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, this master says, you wicked and a lazy servant. Że ten pan mówi: Ty zły i leniwy sługo. Why? Dlaczego tak powiedział? Why he is wicked? Dlaczego ten człowiek był złym sługą? Maybe he's lazy. Może był leniwy. If he said lazy, I could. Gdyby powiedział tylko leniwy, to zrozumiałbym to. But wicked means evil. Ale ten zły to znaczy taki człowiek, który jest na wskroś zepsuty. Master says, you evil servant. I ten pan powiedział: Ty zły sługo. Why? Dlaczego? What is all evil about? Czego dotyczy zło? This third servant didn't do anything bad. Ten trzeci sługa nie zrobił niczego złego.
He never spent that money himself. On sam nie wydał tych pieniędzy dla siebie. See? He hid it. On trzymał te pieniądze. He wanted to keep his master's money very safe. On chciał zabezpieczyć i to tak dobrze zabezpieczyć pieniądze swojego pana. He had no desire to steal that money. Nie miał żadnego pragnienia, aby ukraść te pieniądze. When master came back, gdy jego pan wrócił, he dug up the money, on wykopał te pieniądze, gave it back. I oddał mu. What's wrong? Co więc złego w całej tej sytuacji się pojawiło? He did not trust. Ten sługa nie ufał panu. What do you mean? Why can you say he did not trust? Na jakiej podstawie możesz powiedzieć, że on nie ufał mu? The servant thought the character master's was very bad. Sługa uważał, że charakter tego pana jest bardzo zły. That's why he didn't trust him. I to właśnie dlatego on mu nie ufał. So that's why he could not take a risk. I dlatego nie chciał podjąć ryzyka. So he dug the ground. Więc on wykopał dół. And he hid it. I ukrył ten talent. Because otherwise, if he lose that money, dlatego że gdyby stracił te pieniądze, then his master will treat him very harshly. To wtedy myślał, że jego pan bardzo surowo go potraktuje. Look, he said, I was afraid. Powiedział, bałem się. I was afraid. Bałem się. And went and hid your talent in the ground. Więc udałem się i ukryłem ten talent w ziemi. And before he says that, ale zanim on to powiedział, look at this here. Popatrzcie na to. 24. Wiersz 24. Lord, I knew you. Panie, I knew you to be a hard man. Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy. Yeah. Because this servant thought this master is very hard person. Ten sługa myślał, że jego pan jest bardzo twardą osobą. And there are many Christians. I dzisiaj jest wielu chrześcijan. And many Christians think God is very hard man. I wielu chrześcijan myśli, że Bóg jest taką twardą istotą. If you disobey the law, jeśli będziecie, nie będziecie posłuszni then you jego prawu, consequence. To wtedy będziecie musieli ponieść konsekwencje. There are two different Christians in this world. Są dwa rodzaje chrześcijan w tym świecie. Those who look at the merciful character of God. Ci, którzy koncentrują się na łaskawym charakterze Bożym. And those who look at very harsh character of God. I ci, którzy koncentrują się na tym charakterze, który jest taki twardy, surowy. We will stop right here. Zatrzymamy się tutaj. Roman chapter 11. List do Rzymian, rozdział 11. Roman chapter 11. List do Rzymian, 11 rozdział. Verse 22. Wiersz 22. Therefore consider the goodness and the severity of God. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. On those who fell, severity. Surowość dla tych, którzy upadli. Those who fell. Dla tych, którzy upadli. Usually stay in the harshness. Focus on harshness. Te właśnie osoby zwykle koncentrują się na surowości Bożej. But toward you, ale dla was goodness. Dobroć. If you continue in his goodness, jeśli będziecie trwać w jego dobroci, otherwise you'll also be cut off. Bo inaczej i ty będziesz odcięty. This is very important thing to understand. Jest niezwykle ważne, abyśmy to zrozumieli. In my own experience, there are two different Christians. Według doświadczeń, z którymi ja mogłem się zetknąć, są dwie grupy chrześcijan. Like a Pharisees. Tak jak na przykład faryzeusze. Who focus on the law. Którzy koncentrowali się jedynie na prawie. And they think law of God is very harsh. I myśleli, że prawo Boże jest bardzo surowe. Black and white. Czarno na białym. So therefore they judge other people harshly. I dlatego surowo oceniali innych ludzi. On the other hand, a z drugiej strony są chrześcijanie, who focus on the mercy of God. Którzy koncentrują się na łasce Bożej. And they na jego litości. Understand others. I zawsze potrafią zrozumieć innych. Embrace others' fault. I potrafią zakryć grzechy innych try osób, to help them. Próbując im pomóc. That's what it is talking about. I właśnie o tym tutaj czytamy. The goodness and the severity of God. Dobroć i surowość Boża. God appeared to be very severe sometimes.
Czasami wygląda na to, że Bóg wydaje się być taką surową osobą. And we read i czytaliśmy Ellen White's statement saying, czytaliśmy wypowiedź Ellen White. Satan is the originator of the disease, right? A że szatan jest tym, który dał początek i chorobie, grzechowi. See, when we make mistake, gdy popełniamy błędy, when we eat pork, gdy spożywamy na przykład mięso wieprzowe, and Satan has now right to challenge God. To wtedy szatan ma prawo, aby rzucić Bogu wyzwanie. I'm giving him cancer. Ja spowoduję, że on zachoruje na raka. And then he will be separated from you. I wtedy oddzielę go w ten sposób od ciebie. Then he will think you are very harsh. I wtedy on będzie myślał, że ty jesteś bardzo surową istotą. And then God says, i wtedy Bóg mówi: yes, go tak, ahead. Naprzód. Then this person has cancer. I wtedy ta osoba cierpi z powodu raka. Then this person says to God, ten człowiek mówi wtedy Bogu: oh, I had pork only few times. Tylko czasami spożywałem mięso wieprzowe. My punishment is too harsh. Ta kara jest zbyt surowa. Do you remember who said this? Czy pamiętacie, kto tak powiedział? There's in the Bible someone said exactly same thing. W Biblii jest przykład osoby, która powiedziała dokładnie to samo. My punishment is too harsh. Moja kara jest zbyt surowa. Cain, that's right. Cain to powiedział. Cain thought. Cain myślał. God is punishing him. Że Bóg go karał. Because he killed Abel. Dlatego, że zabił Abla. This is one of the most painful moment God has. To dla Boga jest takim bardzo bolesnym momentem. So for Cain, God was too harsh. Tak więc dla Kaina Bóg był zbyt surowy w jego przynajmniej mniemaniu. Usually those people say this. Zwykle tacy ludzie mówią tak. Yes, I know I made a mistake. Tak, wiem, że popełniłem błąd. But this is too harsh. Ale to jest zbyt surowa kara. God is too harsh for me. Bóg jest zbyt surowy dla mnie. God is never harsh. Ale Bóg nigdy nie jest surowy. It is Satan makes God look harsh. To szatan sprawia, że ludzie myślą, iż Bóg jest surowy. That's why if you stay focused on the harshness of God. To dlatego, gdy wy będziecie stale koncentrować się na surowości Boga, you will fail. To wtedy przegracie. Because you are living in the deception of Satan. Dlatego, że oznaczać to będzie, iż żyjecie w zwiedzeniu szatańskim. That's what this Romans chapter 11 say. To właśnie o tym mówi ten fragment listu do Rzymian. Let's go back to the Cain, okay? Wróćmy do Kaina. I think it's worthwhile to see. Myślę, że warto przeczytać ten fragment. Genesis chapter 4, I think. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 4. You know the story very well, okay? Bardzo dobrze znacie tę historię. Lord had regard, accepted Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. Od czwartego wiersza. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, wiersz piąty, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Why not? Dlaczego Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina? Learning Bible for the first time. Gdy po raz pierwszy czytałem Biblię, somebody taught me this way. Ktoś wyjaśnił mi to w taki sposób. Abel had a lamb. Abel miał baranka. Offered the lamb. I złożył na ofiarę baranka. Cain offered the grains and fruits and vegetables. A Kain złożył na ofiarę zboża, warzywa, owoce. So that's why God only accepted the. I to dlatego Bóg przyjął ofiarę tylko Abla. Is that right? Ale czy to jest właściwa odpowiedź? It is very simplistic understanding. To jest takie duże upraszczanie całej tej sytuacji. I did not like that teaching. I mi osobiście nie podoba się takie nauczanie. This kind of teaching is always focusing on you obeyed or disobeyed. Dlatego, że tego typu nauczanie koncentruje się zawsze na tym, czy jesteśmy posłuszni, czy nie. A lamb or not. Baranek czy nie baranek. I did not take that. I didn't like it. Nie podoba mi się za bardzo taka odpowiedź. And obviously we know today. I oczywiście wiemy. For the Abel offering lamb was what? His righteousness depended upon Jesus' death. Right? Że to, iż Abel złożył na ofiarę baranka, świadczyło o tym, że akceptował sprawiedliwość Chrystusa. But Cain's offering was he was giving it to God. Ale to, co złożył na ofiarę Kain, świadczyło o tym, że on chciał coś od siebie dać Bogu. The fruit of his works.
chciał dać Bogu owoce swojej pracy. So we can say it is righteousness by works. Więc możemy o tym powiedzieć, że to jest symbol takiego usprawiedliwienia z uczynków. I agree with that. I ja się z tym zgadzam. What do you think here? Ale dlaczego? God did not accept. Dlaczego Bóg nie uznał tej ofiary? What do you think about this? Co wy o tym myślicie? We learned yesterday. Wczoraj dowiedzieliśmy się, even though God know everyone, że pomimo tego, iż Bóg zna wszystkich, he says, I don't know you. To do niektórych osób mówi, nie znam was. It is not that God is rejecting them. To nie chodzi o to, że Bóg odrzuca te osoby. It was them rejected God. Ale to oni odrzucili Boga. Right? Prawda? So, here again, same thing. I tutaj mamy podobną sytuację. God did not accept Cain's offering means. To, że Bóg nie przyjął, nie uznał ofiary Kaina, oznacza. This does not mean that God refused it. To nie oznacza, że Bóg odrzucił tę ofiarę. Cain was not offering this to God. Dlatego, że Kain nie złożył tego w ofierze dla Boga. So it was not for God. To nie było dla Boga. It was for whom? To było dla kogo? For Cain himself. Dla samego Kaina. So it never went to God. Tak więc to nawet nie dotarło nigdy do Boga. I think God will receive anything. Myślę, że Bóg przyjąłby wszystko. If it is for God, gdyby right? To było naprawdę dla Niego. Understand? Rozumiecie? So this is again, I call it divine active expression. Ja znów mówię o tym, że to jest taka boska, czynna, boskie, czynne wyrażenie. It was Cain's problem. Problem sprowadzał się do samego Kaina. Cain did not offer it to God. Kain tak naprawdę nie złożył tego w ofierze dla Boga. Actually, Cain offered it to whom? Ale złożył to w ofierze dla kogo? Satan. Dla szatana. So Cain was already showing. See how much work I did? Tak więc Kain zawsze pokazywał Bogu, widzisz, ile ja wykonałem pracy? How much I offered you? Jak wiele tobie oddałem? And this kind of people will hear at the end. I właśnie tego typu ludzie w czasach końca będą słyszeć. God have to say, I don't know you. Słowa Boga, który powie, nie znam was. Even though God knows him. Pomimo tego, że Bóg zna wszystkich. God is always taking the responsibility. Bóg po prostu bierze zawsze odpowiedzialność na siebie. Again here, God is taking responsibility of Cain's sin. I tutaj również Bóg bierze na siebie odpowiedzialność za grzech Kaina. I do not accept your offering. Ja nie mogę zaakceptować tego, co złożyłeś na ofiarę. You get it? Rozumiecie to? Cain never offered his sacrifice to God. Kain nigdy nie złożył tej ofiary dla Boga. He thought he was. Wydawało mu się tylko, że tak było. Offering to God. Że to była ofiara dla Boga. Today many of us doing same thing. I dzisiaj wielu z nas może postępować w ten sposób. I wish I'm not coming here to Poland. Chciałbym, abym nie musiał przyjeżdżać do Polski. For my own personal satisfaction. Po to, aby dać sobie samemu satysfakcję z tego powodu. For me to enjoy your respect, your love. I dla mnie, aby móc cieszyć się waszą miłością. Of course, coming here to Poland, I don't make any money. Oczywiście, przyjeżdżając do Polski, ja nie zarabiam żadnych pieniędzy. You know, I need income to live on. A przecież potrzebuję dochodów, aby mieć z czego żyć. But still, I'm satisfying my own personal pride. Ale pomimo tego, cały czas czuję taką satysfakcję w odniesieniu do mojej osobistej dumy. So all of you may be thinking that Sangni is offering his work for God. I w ten sposób wszyscy moglibyście myśleć, że ja, Sęgli, składam taką ofiarę Bogu. Unanimously, without any exception. I bez wyjątku każdy z was mógłby myśleć w ten sposób. But God knows what Sęgli is really doing. Ale Bóg tak naprawdę wie, co czyni Sęgli. Am I really offering? Czy ja naprawdę składam ofiarę? My time for God? Mój czas Bogu? Or I'm simply enjoying? Czy po prostu tak sam sobie sprawiam przyjemność? Personal respect. Tak, aby odczuwać, abyście mieli dla mnie respekt na przykład. Am I Cain? Czy ja jestem Kainem? Or Abel? Czy Ablem? Nobody knows. Nikt tego nie wie z was. God is the only one who knows. Tylko Bóg jest jedyną istotą, która może o tym wiedzieć. So, if I am a Cain, tak więc jeśli jestem Kainem, even though you all believe Sangni work for God, to nawet jeśli wy wierzycie w to, że Sęgli pracuje dla Boga,
My offering of sacrifice never was offered toward God. To tak naprawdę ja nigdy nie składam tej ofiary dla Boga. Then God will tell me. I wtedy Bóg powie mi. I refused you. Ja odrzucam cię. He never refused it. The point is, I never gave it to him. Ale chodzi o to, że ja nigdy nie złożyłem mu takiej prawdziwej ofiary. But I, the Cain, will insist. Ale ja, Kain, po prostu upieram się. I worked for you. Ja pracuję dla ciebie. God says, ale Bóg mówi, nie, ja nie mogę tego zaakceptować. Wasn't God refused? Dlaczego Bóg nie mógł zaakceptować? Was me. To nie Bóg brought it, nie brought everything tego, ale to, to ja spowodowałem to wszystko, bo przecież ja składałem ofiarę dla szatana, a nie dla Boga. You know, we have to be very careful. Tak więc musimy być bardzo ostrożni. Let me tell you this one thing. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze coś. I am very popular person. Jestem bardzo popularną osobą. Very well-known person. Bardzo dobrze znaną. Everybody thinks Sangli is very faithful. Wszyscy myślą o mnie, że jestem bardzo wiernym, oddanym Bogu człowiekiem. You know what? I'm working very hard not to be deceived. I ja bardzo ciężko pracuję, aby nie ulec zwiedzeniu. I always want to see how sinful I am. Zawsze chcę widzieć, jak bardzo grzesznym jestem człowiekiem. That's the only way I can be reminded how big, how wonderful His grace is. I w ten sposób mogę zawsze pamiętać, jak wspaniała, jak cudowna jest Boża łaska. The moment I'm keep on looking at myself, how wonderful job I did. Bo z chwilą, gdy będę koncentrował się na sobie i mówił, jak wspaniałą pracę wykonuję. Then I will forget how wonderful the grace of God is. Wtedy zacznę zapominać o tym, jak wspaniała jest Boża łaska. Okay, let me give you an example. Dam wam przykład. Did I talk about this last camp meeting, the water drinking water fountain? I don't remember. Yeah, okay. It was a very hot day in Weimar Institute. To był bardzo gorący dzień w Instytucie hot Weimar. Summer day. To był taki letni, bardzo gorący dzień. And I decided to go out for the walking exercise. I zdecydowałem się wyjść na zewnątrz, aby pospacerować. Oh, it was hot. I było strasznie gorąco. I was sweating. Pociłem się. And there's a water fountain. I nieopodal znajdowała się taka fontanna, z której wytryskiwała woda. And I had some water. I napiłem się trochę wody. Then I saw, you know, there is a flower plant pot made from the, you know, wood panel, like a rectangle, long rectangular. I zauważyłem, że zrobione było tam coś takiego, w czym znajdowały się kwiaty. Alongside the wall, right next to the fountain. Wzdłuż ścieżki. And somebody did not really give them water, watered them, and they're sort of dried up, sort of dehydrated. I nikt nie podlewał tych kwiatów, także wyglądały, że po prostu mogą zwiędnąć. It was such a hot day, there was nobody outside. Było tak gorąco, że nie widać było żywej duszy. So after I drank my water, i po tym jak napiłem się wody, and I look at the flowers, zaraz po chwili zauważyłem, że te kwiaty są niemal zwiędłe. They needed some water. I zrozumiałem, że one też potrzebują wody. So I got some water. Więc nabrałem wody i próbowałem je podlać. It was some kind of work, you know? I to wymagało sporego, it took almost 10 minutes, sporego nakładu to give pracy enough water. I zajęło mi to dużo czasu. Nobody was watching me. Nikt mnie nie obserwował wtedy. I was very happy. I byłem bardzo szczęśliwy. You know, I felt, i wiecie, co myślałem? Co poczułem? I'm becoming good Christian. Że ja staję się dobrym chrześcijaninem. If I didn't, I wasn't a Christian, gdybym nie był chrześcijaninem, most likely I didn't do that. To prawdopodobnie nie zrobiłbym tego. The most likely what I did was, prawdopodobnie I go and call someone. Zadzwoniłbym wtedy i wezwał kogoś. Asking, who's in charge of watering flowers? I powiedział, kto zajmuje się tymi kwiatami, kto powinien je podlewać. Są tutaj kwiaty, które nie są podlewane we właściwy sposób. Narzekałbym wtedy. But instead of complaining, ale zamiast takiego narzekania, I noticed that I am changed. Zauważyłem wtedy, że ja jestem zmieniony. So while I was doing that, więc gdy podlewałem te kwiaty, I praised the Lord. Wtedy chwaliłem Pana. It was really Abel's offering. I to była taka prawdziwa ofiara Abla. Nobody looked at me. Nikt na mnie nie patrzył. I was genuinely happy. Ja autentycznie byłem szczęśliwą osobą. And it was just between me and God. I to było czymś pomiędzy mną i Bogiem.
And I guess God was also rejoicing. I ja też zgaduję, że Bóg cieszył się z tego. I had joy in my heart. Miałem radość w swoim sercu. So it took almost 10 minutes. Tak więc zabrało mi to prawie 10 minut. And I finally finished. I w końcu skończyłem ten czynność. So I was ready to go to my office. I byłem gotów, aby wrócić do swojego gabinetu. When I was ready to leave the place. I gdy już byłem gotów opuścić to miejsce. I saw that a beautiful woman was walking toward. Zauważyłem, że piękna kobieta szła w moją stronę. Pomyślałem wtedy: wow, ale piękna. Ale piękna. Who, me? Zapytałem, kto ja. You know what happened to my mind? Wiecie, co pojawiło się w moim umyśle? I wish that she could have come a little bit earlier. Pomyślałem sobie, ale byłoby świetnie, gdyby ona wcześniej tutaj przyszła. So she could see me watering this plant. Mogłaby wtedy widzieć, że ja podlewam te kwiaty. And she may think that Dr. Sengli is such a nice. Pomyślałaby sobie wtedy, że doktor Sengli jest takim fajnym człowiekiem. But right now she doesn't know what I have done. Ale teraz ona nawet nie wie, że ja to zrobiłem. And I got so frustrated. I byłem sfrustrowany. And I suddenly had a temptation. I nagle odebrałem taką pokusę. To water the flower again. Aby znów zacząć podlewać te kwiaty. Do you think I did or I didn't? I jak myślicie, zrobiłem to czy nie? I didn't. Right? Zrobiłem to. Kto myśli, że zrobiłem? Niech podniesie rękę. Thank you very much. Dziękuję bardzo. But I don't want to disappoint you, but I did. Nie chcę was rozczarować, ale zrobiłem to. I did. Zrobiłem to. And I was doing it again. I znowu podlewałem kwiaty. Knowing that I am overwatering now. Wiedząc, że teraz już za dużo tej wody leję do tych kwiatów. I know overwatering is harmful to the plants. Wiedziałem teraz, że jeśli kwiaty będą miały za dużo wody, to może im to zaszkodzić. And this woman came. I ta kobieta podeszła do tego miejsca i powiedziała: dzień dobry, doktorze Lee. So nice of you. Tak miło zobaczyć pana. I said, tak miło, że pan to robi, podlewa te kwiaty. And while I was doing that, i gdy to robiłem, I was not happy at all. To wtedy już nie byłem szczęśliwy. I was recognized by that beautiful woman. Zostałem rozpoznany przez tę piękną kobietę. Did I have a genuine joy? Czy wtedy mogłem mieć taką autentyczną radość? No. Nie. I just wanted that woman's recognition. Chciałem tylko, żeby ta kobieta to rozpoznała. I'm simply glorified by another woman. Ja po prostu byłem tylko chwalony przez inną kobietę. And I realized, i wtedy uświadomiłem sobie, I'm far away. Że jestem daleko. And then I gave thanks to Jesus. I wtedy podziękowałem Jezusowi. Oh, thank you, Lord. O, dziękuję, Panie. You're using this kind of sinful man. Ty używasz tego grzesznego człowieka as your servant. Jako sługę. How wonderful God you are. Jak cudownym jesteś Bogiem. I knew I was a Cain. Wtedy zrozumiałem, że byłem Kainem. But point is this. Ale chodzi tu o to, when you do the same thing as I do, I did. Że gdy wy robicie to samo, co ja wtedy zrobiłem, do you know you're being Cain? To czy wiecie, że jesteście Kainami? That's the point. O to właśnie tu chodzi. We are by nature Cain. Z natury jesteśmy Kainami. We can only survive by the grace of God. Przeżyć możemy tylko dzięki Bożej łasce. Can I today declare to you I'm not anymore Cain? Czy dzisiaj mogę oświadczyć wam, że nie mam nic wspólnego z Kainem? I can't. Nie mogę. I have to hear God's voice saying to me. Muszę słuchać głosu Bożego, który mówi do mnie. My grace is sufficient for you. Moja łaska jest dla ciebie wystarczająca. That's my only hope. To jest moja jedyna nadzieja. His grace is my only hope. Dosyć masz na mojej łasce i to jest moja jedyna nadzieja. So I hope at the end. Tak więc mam nadzieję, I go to Jesus. Że w końcu udam się do Jezusa. Don't you remember that I went to Poland, you know? Czy nie pamiętasz, że udałem się do Polski? I gave five lectures every day. Każdego dnia miałem tu 5 wykładów. And then I recorded television, you know? I jeszcze robiłem programy dla telewizji. Who else can do this? Kto inny był w stanie poświęcić się tak bardzo? Ask Dr. Jankowski, you know? Proszę zapytać brata Jankowskiego. He told me I did great job. On sam mi powiedział, że wspaniałą pracę wykonałem.
know what Jesus would say? I wiecie, co powiedziałby Jezus? I don't know you. Nie znam cię. I never received it. Nigdy nie pamiętam czegoś takiego. Cain never gave his works to God. Tak więc Kain tak naprawdę nigdy nie złożył w ofierze swojej pracy Bogu. If the Bible is written in fact, gdyby Biblia była napisana w oparciu o fakty, Moses probably wrote this way. To Mojżesz prawdopodobnie napisał w ten sposób. Abel offered to God. Abel złożył ofiarę Bogu. Cain offered to Satan. Natomiast Kain złożył ofiarę szatanowi. That's the fact, isn't it? I to jest fakt, prawda? But Moses knew God's character. Ale Mojżesz znał Boży charakter. That's why Moses says, to dlatego Mojżesz mówi, God accepted Abel. Bóg zaakceptował ofiarę Abla, God did not accept Cain. A nie przyjął ofiary Kaina. That's the truth. To jest prawda. And so Abel had a genuine joy. Tak więc dlatego Abel miał taką autentyczną radość. Cain looked at Abel. Kain patrzył na Abla. How can he be so happy? Dlaczego on jest taki szczęśliwy? He only killed a lamb. Przecież zabił tylko baranka. I gave this much. A ja dałem Bogu tyle. Several trucks full of stuff. Tyle różnych pokarmów, produktów. Then he found out he doesn't have joy. Ale zauważył, że nie ma radości z tego powodu. He has more doubt. Miał coraz więcej wątpliwości. Did I give enough? Czy ja dałem dość? And Satan said to Cain. I wtedy szatan zaczął mówić do Kaina. God loves Abel. Bóg kocha Abla bardziej niż ciebie. God discriminates. Bóg dyskryminuje. Cain is mad. I wtedy Kain zdenerwował się. Cain wants to receive love. Kain chciał otrzymać miłość. Became very jealous. I zaczął być zazdrosny. When you become jealous, a gdy zaczynacie być zazdrośni, you wanna remove someone, right? To chcecie kogoś wtedy odsunąć. And Satan said, if you remove Abel, i wtedy szatan mówi, jeśli ty pozbędziesz się Abla, so you're the only one, God will love you. To wtedy będziesz jedyną osobą, którą Bóg będzie kochał. And Cain was listening to that voice. I Kain zaczął słuchać tego głosu. And God is warning to Cain. I Bóg ostrzegał Kaina. Look. Popatrzcie. Wiersz 6. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wiersz 7. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz Ty masz nad nim panować. You know what doing well means, right? Wiecie, co znaczy czynienie dobra. Doing well means of righteousness by faith. Oznacza to usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. There is one more thing that sin is couching at the door. Grzech czyha u drzwi. Its desire is for you. Kusi cię, but you must master it. Lecz ty masz nad nim panować. What does it mean? Co to znaczy? So what it is God knew. Tak więc Bóg wie. Cain is hearing Satan's voice. Że Kain słucha Bożego głosu szatana. Thinking about killing Abel. Zamierzając zabić so God Abla. Is saying, okay, więc Bóg mówi, dobrze. You are listening to Satan. Ty słuchasz szatana. Because sin is what? Couching at the door. Dlatego, że grzech czyha u drzwi. Satan is hiding. Więc szatan ukrywa się. So when Cain is entering in the house, i gdy Kain wchodzi do domu, then Satan can trap him. Wtedy szatan może its desire is for you. Ma przygotowaną pułapkę, w którą może wpaść Kain. But you must master it. Ale ty musisz panować nad grzechem. What it means? Wiecie, co to znaczy? You should not be deceived. Nie możesz ulec pokusie. Nie możesz być zwiedzony. So God is already telling. Tak więc Bóg mówi what Satan już, is going to do. Mówi o tym, co planuje szatan. God already knows that Cain is thinking about killing. Bóg wiedział, że Kain planował zabić Abla. And Cain killed him anyway. No i pomimo tego Kain zabił Abla. Verse 9. Wiersz 9. Where is Abel your brother? Bóg pyta, gdzie jest brat twój Abel? You know, God never say you killed Abel. Bóg nigdy nie mówi, ty zabiłeś Abla. Where is he? Gdzie on jest? God is always giving sinner chance to repent.
Bóg zawsze daje najpierw grzesznikowi możliwość pokuty. God never condemns. Bóg nigdy najpierw nie potępia. God is only asking questions. Ale zadaje jedynie pytania. Where is your brother Abel? Gdzie jest twój brat Abel? God is love, therefore he is talking to Cain like this. Bóg z miłością przemawia do Kaina. But Cain denied. Ale niestety Kain zaparł się, powiedział, nie wiem. Wiersz 10. I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Your brother's blood is crying to me from the ground. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. What does God hear from Abel? Co Bóg usłyszał od Abla, od tego głosu wołającego z ziemi? Cain is the first martyr. What did she say? Abel był tym pierwszym męczennikiem. What was Abel crying out? O co wołał Abel? Revenge. Zemstę. Holy revenge, right? Yeah. Tak, taką świętą zemstę. Abel is saying, oh God, Abel mówi, o Boże, don't condemn him. Nie potępiaj go. Forgive him. Wybacz mu. Until he is converted. Do chwili, aż się nawróci. That's exactly what God is doing to the Cain. To właśnie dokładnie w ten sposób postępuje Bóg z Kainem. This is exactly if you have to know this to understand Revelation chapter 6. Musicie to wiedzieć, aby zrozumieć szósty rozdział Księgi Objawienia. Because Revelation chapter 6 verse 9, this is rozdział Księgi Objawienia w wierszu 9 jest dokładnie to samo. The mother is crying out from the ground. Męczennicy wołają do Boga z ziemi. Then God says, i następnie Bóg mówi, now you are cursed. Bądź więc teraz przeklęty. Okay, don't misunderstand this. Nie zrozumcie tego niewłaściwie. Now you are cursed from the ground. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi. Who is cursing? Kto tutaj kogo przeklina? Who is cursing? Kto? Satan is cursing. Szatan. Because Cain voluntarily belonged to the Satan, right? Dlatego, że Kain świadomie zgodził się należeć do szatana. So Satan deceived Cain. Szatan zwiódł Kaina. And Cain accepted that deception. A Kain zgodził się na to. And Cain sinned according to the Satan's deception. Kain zgrzeszył zgodnie z tym zwiedzeniem szatańskim. And Cain is very close to Satan right now. I teraz Kain jest bardzo blisko szatana. And Abel is saying, "Oh God." Abel woła, o Boże. Save my brother Cain. Ocal mojego brata Kaina. So this is a process of salvation. Tak więc tu przedstawiony jest proces zbawienia. This is why God is letting Cain know. To dlatego Bóg chce powiadomić Kaina. He is under the curse. Że znajduje się pod przekleństwem. From Satan. Ze strony szatana. So God is telling Cain that let me help you. Tak więc Bóg mówi Kainowi, pozwól, że ci pomogę. Hold my hand. Trzymaj moją dłoń. I can get you out of the curse. Mogę cię wyrwać z tego przekleństwa. So this is the context. I tak wygląda ten kontekst. So you are cursed from the ground. Jesteś przeklęty na ziemi. What is the ground? Czym jest tutaj ziemia? Ground which opened its mouth. Ziemia, która rozwarła paszczę swoją. To receive your brother's blood from your hand. Aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Who is the ground? Czym jest ta ziemia? Satan. To jest szatan. The Satan is cursing you. To szatan przeklina was. That Satan deceived you to kill the Abel. To szatan zwiódł cię, abyś zabił Abla. To receive your brother's blood. Aby otrzymać krew twojego brata. So God is explaining everything to Cain. Tak więc Bóg wyjaśnia wszystko Kainowi, wyjaśnia to, co się stało. And that's why verse 12. I dlatego wiersz 12. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. So as long as you are under the curse, i tak długo, jak długo będziesz znajdował się pod przekleństwem, there not gonna be iskra. To nie będziesz otrzymywał iskry. And even though you grow something, i nawet jeśli będziesz uprawiał coś, you're not gonna be successful. To nie odniesiesz sukcesu. You shall be fugitive. Fugitive means you're gonna be always afraid. I zawsze będziesz się bał. Afraid of whom? Bał się kogo? Cain will be afraid of whom? Kain teraz będzie bał się kogo? God. Boga. Because Cain does not know God. Dlatego, że Kain nie zna Boga. Cain think God is ready to punish him. Kain cały czas myślał, że Bóg jest gotów, aby go ukarać. So even though God is explaining like this.
Tak więc pomimo tego, że Bóg wyjaśniał mu to wszystko, trying to save Cain out of the curse, próbując ocalić Kaina i wyrwać go spod przekleństwa, according to the request of the Abel, zgodnie z życzeniem Abla, Cain still does not understand. To Kain dalej nie chciał tego zrozumieć. Look what Cain said. I popatrzcie, co mówi Kain. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Wow, my punishment too harsh. Moja wina jest zbyt wielka. If you are God, gdybyście byli na miejscu Boga, to co byście czuli? You're trying to save the Cain. Próbujecie zbawić Kaina. And Cain says, your punishment is too much. Ale Kain mówi, że ta kara jest zbyt wielka. What a frustrating. Ten ból jest zbyt wielki. And the verse 14. I wiersz 14. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Cain is absolutely misunderstanding God. Kain całkowicie teraz niewłaściwie rozumie Boga. Kain myśli, because he killed his brother, że ponieważ zabił swojego brata, God is commanding other people to kill him. To Bóg rozkazał wszystkim ludziom, aby zabili go. So he is so afraid of Więc on people. Tak bardzo się boi teraz wszystkich ludzi, he become fugitive. Że cały czas odczuwa ten strach. And Cain is saying, i Kain mówi, my punishment too much. Moja kara jest zbyt wielka. Do you know what God says? Wiecie, co mówi Bóg? This is what I called anger of God. To jest właśnie tym, czym ja nazywam what gniew is anger Boży. Of God? Czym jest Boży gniew? God wants to save Cain out of the curse. Bóg chce zbawić Kaina, ocalić od But tego przekleństwa. Says, ale Kain mówi, no! Nie! You're trying to kill me. Ty chcesz mnie zabić. Oh, this is divine anger. To jest taki boski gniew. This is somebody called ask me about divine indignation. Ktoś zapytał mnie o taki boski gniew. What is indignation? Indignation. Indignation, anger, wrath. Gniew. Czym jest ten boski gniew? Trying to save. Bóg próbuje Come zbawić on, Cain. Go. Chodź, Kainie, chodź. You need me. Potrzebujesz mnie. And Cain says, no. Kain mówi, nie. You're trying to kill me. Ty chcesz mnie zabić. You are asking everybody to kill me. Ty każdego prosisz, żeby mnie zabił. No, I'm running away from you. Ja chcę raczej uciec przed God tobą. Wants to give love. Ale Bóg chciał obdarzyć go miłością. Sinner is refusing. Ale ten grzesznik odrzuca Then tę this miłość. Agony of God. I wtedy Bóg cierpi strasznie wants z tego to powodu. Save the sinner, Bóg, który chce zbawić grzesznika, ocalić go, ale grzesznik odrzuca and sinner is dying. I ten grzesznik umiera. God is angry. A Bóg to jest właśnie ten Because gniew Boży. Save him. Dlatego, że nie może go zbawić. This is divine anger. I to jest ten boski gniew. Don't ever think divine anger is the same anger as ours. Nigdy nie myślcie, że gniew Boży to taki sam gniew jak nasz. If I'm angry, jeśli ja się zdenerwuję to Sławek, i rozgniewam się na Sławka, to w ten sposób postępuję z nim. Is divine anger same as my anger? Czy boski gniew jest taki sam jak mój? Is God sinner? Czy Bóg ma coś wspólnego z grzechem? No, no. Nie. Divine anger is different anger from our anger. Boski gniew różni się bardzo od naszego gniewu. To jest prawda. Okay. Do you know what God says now after to response to this? Wiecie, co mówi Bóg w odpowiedzi na reakcję Kaina? Nie. Nie. Wiersz 15. That's in Polish. W języku polskim tak to wygląda. But it's not strong enough. Ale to nie jest wystarczające stwierdzenie. I like this translation. Wolę to tłumaczenie. Look at this. Wiersz 15. Then the Lord said to him, a wtedy Pan powiedział do niego, not so, exclamation, nie tak, mark. Wykrzyknik. Not so. Nie tak. And God said, a następnie Bóg powiedział, anyone slays Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Cain is being protected. Kain teraz był chroniony. And the Lord put a mark on Cain, położył też Pan na Kainie znak, lest any who came upon him should kill him. Aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. What was the mark? Co było tym znakiem? Blood of Jesus. Krew Jezusa. God also gave the righteousness of forgiveness of Jesus. Bóg obdarzył go również tym przebaczeniem Jezusa.
So no one can kill Cain. Także nikt nie mógł zabić Kaina. As far as God is concerned, jeśli chodzi o Boga, the sin of Cain is also forgiven by blood of Jesus. Grzech Kaina również był wybaczony przez krew Jezusa. Well, we hope that Cain comes back. I mamy nadzieję, że ten Kain wróci. But Cain still refused it. Ale Kain nadal odrzucał tę łaskę. And Cain went away. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana. From the presence of the Lord. Odszedł sprzed oblicza Pana. He finally refused. Całkowicie odrzucił tę łaskę. The blood of Jesus Christ. Odrzucił krew Jezusa Chrystusa. Why? Dlaczego? So Cain thought God is harsh. Tak więc Kain myślał, że Bóg jest surową istotą. Now we conclude. A teraz wyciągnijmy ostateczny wniosek. And he said, I was afraid of the third servant. I wróćmy do Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy w wierszu 25, iż ten trzeci sługa mówi, że bał się so tego Pana. Hid your talent in the ground. Więc ukryłem ten talent w ziemi. Look at this. Popatrzcie na to. Popatrz. There you have what is yours. Spójrz, tu masz to, co jest twoje. Do you see anything wrong with this? Czy jest tam coś w tym stwierdzeniu, co wam się nie podoba? Here it is. Oto jest, tu. This is yours. To jest twoje. What do you think? Co myślicie o tym? He no never, właśnie. He never received the gift of God from God. On nigdy tak naprawdę nie przyjął Bożego daru od Boga. It never become his own. To nigdy nie stało się jego własnością. It is still belong to God. To nadal należy do Boga. Here you are. Oto tu jest to. Which is yours. To jest twoje. That's evil. To jest twoje. That's refusal of the blood of Jesus. To jest właśnie odrzucenie krwi Jezusa. Is the evil. Jest czymś złym. Let us all accept. Wszyscy przyjmujmy complete forgiveness. To całkowite przebaczenie. Please don't say that we must pay the consequence of our sin. Nigdy nie mówcie, że musimy przyjąć konsekwencje grzechu. We don't have to. My nie musimy tego robić. But we do. But we do. Ale czynimy tak. And David did. I tak było w przypadku Dawida. David paid the consequence of his sin. Dawid musiał przyjąć te konsekwencje grzechu. It's not David paid. Ale tak naprawdę Dawid nie zapłacił za to. Who took it? Kto tego dokonał? Satan took it. Szatan. It is not that our duty to pay. Tak więc to nie jest naszym obowiązkiem, aby but płacić because za to. Of our possible unbelief. Ale istnieje taka możliwość, że nie uwierzymy. There is a satanic challenge blaspheming to God. I dlatego szatan wtedy może mieć możliwość, aby bluźnić przeciwko Bogu. In that process, i w tym procesie it appears that wyglądać może właśnie tak, we have to pay the consequences. Że to my musimy spłacić te konsekwencje grzechu. But according to the blood of Jesus, ale jeśli chodzi o krew Jezusa, we don't pay consequences. To jeśli akceptujemy tę krew, nie musimy wtedy płacić za nasze grzechy. We will keep on paying the consequence of our sin. Ale teraz możemy ewentualnie ponosić konsekwencje until naszych grzechów. Jesus' second coming. Do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Why? Dlaczego? Because Satan will keep on challenging. Dlatego, że szatan ciągle będzie rzucał wyzwania. Whether we are accepting his forgiveness as a complete forgiveness. Czy my faktycznie akceptujemy przebaczenie Jezusa w pełni. We must endure that. I dlatego musimy po prostu zmagać się z tym. Amen. Amen.